Dzień dobry do wieczór Państwu, z tej strony Aguti. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o książce pana Bernarda Newmana ROWEREM PRZEZ DRUGĄ RP. Pan Bernard jest to obcokrajowiec, konkretnie Anglik, który w roku 1934 roku wyruszył do Polski i objechał ją praktycznie tutaj, całą widać trasę na, na okładce rowerem. Raczej znaczy były tam drobne momenty, kiedy troszeczkę podjechał pociągiem, trochę na furmance, ale to naprawdę w tej całej liczbie, około 3 3000 mil, jest to drobnostka. Pana Bernarda najlepiej opiszą słowa, które zawarła tłumaczka tej książki. Posłużę się tutaj oczywiście cytatem. Była to wyprawa ze wszechmiar nietypowa, jak i nietypową postacią był sam 37-letni wówczas autor, dziennikarz, pisarz, żołnierz, kompozytor piosenek i muzykali, podróżnik, urzędnik administracji państwowej, domniemany szpieg, wreszcie zamiłowany cyklista. I tutaj chciałem powiedzieć kilka słów jeszcze o tym tłumaczeniu. Jest wstęp od autorki tłumaczenia, który przed chwilą nieco zacytowałem, i on porusza pewne kwestie związane z tą książką. Mianowicie, po pierwsze, autorka tłumaczenia wskazuje na to, że pewne słowa, tak jak sztandarowym przykładem, niech będzie getto, zmieniły swoje znaczenie na przestrzeni lat. W międzywojnie znaczyły co innego, a. Po II wojnie światowej kojarzą się one nam jednoznacznie. Druga kwestia to jest to, że autorka powiedzmy w pewien sposób tłumaczy zachowania autora, wskazując, że pewne zachowania są nieodpowiednie albo mogą urażać pewne grupy społeczne, ale wcześniej było to. Takie bardziej powszechnie akceptowalne. I trzecia sprawa, którą, którą warto tutaj poruszyć, jeżeli chodzi o same tłumaczenie i samo przygotowanie książki, to przypisy. Tych przypisów jest sporo, ale uważam je za cenne źródło informacji. Tak jak ja za bardzo nie lubię sięgać do przypisów, szczególnie kiedy do tych przypisów trzeba tutaj zeszyć na tył książki, dla mnie nie jest to najlepsze rozwiązanie. Ja wolę, kiedy te przypisy są na samym dole. Przy czym tutaj ta. Opcja była niemożliwa, ponieważ na samym dole strony były przypisy, ale od samego autora do tej książki. Jeżeli chodzi w kwestii właśnie przypisów, to uważam je za cenne źródło informacji, ponieważ jak wspomina sama autorka tłumaczenia, nie wszystkie informacje zostały zweryfikowane przez autora. A tutaj pewne informacje mamy pogłębione, wyjaśnione zagadnienia, więc tutaj jak rzadko sięgam po przypisy. To tutaj muszę je zakwalifikować jako plus tej książki. O czym jest ta książka? Używając słów autora, jest to lekki reportaż z podróży. A żeby to uściślić, dodam jeszcze to. Moja książka stanowi relację z podróży, może nieco nieformalną i chaotyczną, lecz no cóż, taka właśnie była ta wyprawa. I czytając książkę pana Bernarda mogę stwierdzić, że główne tematy, które interesowały autora, byli to ludzie i anegdoty z nimi związane, polityka, sytuacja polityczna i pewne konflikty polityczne w Polsce, przyroda oraz polska architektura. Przejdźmy zatem do plusów tej książki. Pierwszym z nich jest styl. Nie spodziewałem się, że ta książka zostanie napisana w taki przyjemny i taki lekki sposób, szczególnie, że jest to Książka, która została napisana w dwudziestoleciu międzywojennym. Drugim plusem jest to, że książka została napisana z humorem przez dociekliwego i przenikliwego autora. I ten autor też pokazuje nieco inne spojrzenie na Polskę, spojrzenie obcokrajowca. Mnie osobiście urzekła już jedna z pierwszych historii przedstawionych w tym reportażu. Mianowicie pan Bernard ze swoim nieodłącznym towarzyszem Rowerem George'em ląduje w wolnym mieście Gdańsku i tam Następuje spotkanie niezbyt przyjemne ze stanem polskich nawierzchni oraz z polskimi przedstawicielami prawa. I tutaj też zauważam, że wiele rzeczy związanych z Polską nie zmieniło się na przestrzeni tych lat. Mianowicie chodzi tu chociażby właśnie o stan dróg, o przedstawicieli prawa, o to w jaki sposób buduje się drogi, o polską kolej, polską gościnność, polskie jedzenie. To wszystko ten autor, który był tutaj pierwszy raz, później jeszcze był kilkakrotnie w Polsce, ale to był jego pierwszy raz. Od razu zauważył, wyłapał i tutaj można powiedzieć, że czujemy się jak u siebie, bo jesteśmy u siebie. I pomimo tego, że autor wskazuje na pewne problemy, na pewne przywary, na pewne konflikty wewnątrz kraju, to jest to spojrzenie obcokrajowca życzliwego, który jest wyrozumiały dla państwa polskiego. Ma świadomość tego, że jest to państwo dosyć młode, a także jaką miało historię i jakie musiało przewyciężyć trudności, żeby zbudować od początku aparat państwowy. Kolejnym plusem jest to, że książka zawiera zdjęcia z tej wyprawy. Należy także zwrócić uwagę na to, że sam, same treści zostały podzielone na takie większe rozdziały, które odpowiadają poszczególnym obszarom Polski, a w te duże rozdziały zostały podzielone na takie mniejsze części, dzięki temu książka się czyta dosyć sprawnie, przyjemnie, można ją czytać krótkimi fragmentami, nie przeszkadza to w niczym. Przejdźmy zatem do minusów tej książki. Jak wspomniałem wcześniej, bardzo dużo pracy wykonała tutaj autorka tłumaczenia. Wskazywała na pewne rzeczy, wyjaśniała je, rozszerzała, a także, jak wspomniałem, tłumaczyła pewne zachowania autora. I przez to nieco mi to przeszkadza, ponieważ moim zdaniem jest to taka delikatna próba narzucenia pewnego rodzaju interpretacji autorki tłumaczenia na tekst autora to pierwsza rzecz. A druga sprawa taka, że jeżeli wskazała te Fragmenty, które są powiedzmy teraz nie do końca odpowiednie, nie do końca właściwe, to ja na te fragmenty właśnie zwróciłem uwagę w tej książce. Gdyby nie to, że, nie, że zostały one wcześniej wspomniane, być może ja bym je przeczytał, przeleciał i nawet na to nie zwrócił uwagi. Kolejne minusy odnoszą się do tekstu autora oraz do moich gustów. Po pierwsze uważam, że zbyt wiele miejsca poświęcił autor architekturze, ale to tylko z tego względu, że ja za tymi fragmentami nie przepadałem. Po drugie, także uważam, że zbyt mało miejsca poświęcił autor niektórym miejscom. Na przykład Gniezno, które zostało dosyć krótko opisane, a w moim odczuciu zasługiwałoby na większą uwagę. Przy czym być może było tak, że autora te miejsca zbytnio nie zainteresowały, albo po prostu był tam dosyć krótko, więc też ten mój minus jest takim dosyć słabym minusem. Podsumowując, jest to właśnie taki lekki reportaż z podróży obcokrajowca, który zwiedzał Polskę. Rowerem. I jeżeli Państwa interesuje jakieś takie inne spojrzenie na Polskę, takie których nie zobaczymy, na przykład w szkolnych podręcznikach, to serdecznie polecam. Jest to lektura dosyć przyjemna i dosyć lekka. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia. Książka ta została napisana oczami obcokrajowca. No widzisz, masz rację, to tutaj. O, to będzie tak, będzie elegancko w filmie wyglądać.